A cześć, panie łowco potworów. No witaj. Słuchaj, słyszałem, że wy jesteście wyszkoleni w każdej możliwej dziedzinie, macie wiedzę na każdy możliwy temat. Jesteście w stanie sprostać każdemu wyzwaniu, zwłaszcza takiemu, które jest bolesne, bo podobno macie próg bólu tak wysoki, że nawet rany cięte i kute nie są dla was problemem. Prawda to? Tak, tak mówią. No właśnie, ale jest jedna rzecz, w którą nie uwierzę, póki nie zobaczę. Nie wierzę, że uda ci się przejść przez klocki Lego. Chcesz, to możemy się przekonać. Nie ma problemu. No dobra, to chodźmy. Sprawdzimy. Jestem gotowy. Zaczynaj. Najwyraźniej źle cię oceniłem. Dobrze. Przyraszam się w kolejnych bitwach, gdy my już będziemy leżeć trupem. No, to trzymaj się. Na razie. No, trzymaj się. Było blisko. Witam wszystkie oprócz tych, których nienawidzę. Czas na kolejny odcinek, jak widzieliście, trochę masochistyczny. Aczkolwiek chodzenie po klockach nie jest aż takie złe, przynajmniej po tych. Najbardziej uporczywy to chyba był albo ten klocek, gdy ja ustawiał się chyba w ten sposób, bo w ten sposób były mniej problematyczne. Da się, tylko trzeba mieć zahartowane nogi. A ja mam dosyć takie jeszcze niezajechane nogi, więc dlatego mogło być to bardziej uporczywe, ale się dało. Dzisiaj oczywiście weźmiemy się za składanie modelu z klocków Lego. Może najpierw w skrócie przybliżę wam historię tego zestawu. Historia jest taka, że kiedyś, z tego co pamiętam, w Tesco Piastowskim organizowali konkurs. Nie wiem, czy to był konkurs ogólnopolski, czy jakiś, ale był konkurs, w którym coś tam było trzeba zrobić, nie pamiętam dokładnie co, chyba coś narysować. I w nagrodę się dostawało taki oto właśnie zestaw klocków. Tu jest zaklejone. I ja wygrałem, i brat też wygrał. Później z tych dwóch zestawów zrobiliśmy sobie jeden większy i ja się głównie nim bawiłem, bo wiadomo, że ja to stary i głupi jestem, ale mentalność mam dziecka, a umysł dziadka. Tutaj jest naklejka z Bionicli, z jednego z pudełek, z Rakshi, czy tam Rakhi, jak to się mówi. Stare czasy, kiedy pudełka były plastikowe, Bionicle były mniej skomplikowane, ale były jakieś takie oryginalne. Później Bionicle trochę upadły. No i cóż, gdzieś leżą w piwnicy i nie wiem na co czekają, ale sprzedać raczej ich nie zamierzam. Zestawy te dosyć proste i oczywiście, tak nie licząc tego gostka, to wszystkie klocki Lego są normalne, tak? Wszystko by się zgadzało. No oczywiście to też nie tak, że tylko robiłem to, co jest zgodnie z instrukcją robione, tak? Robiłem też właśnie to. To są wszelakie instrukcje tego, co złożyłem. Najpierw składałem, a później robiłem instrukcję, jak złożyć to jeszcze raz. Oczywiście teraz, patrząc na przestrzeni dziejów, no to nie są to jakieś wybitne dzieła. Aczkolwiek jednak wiecie, no, coś tam było. Tutaj patrzę, to są nieoryginalne klocki, więc sobie zostawimy. Jest też szybka, ale jej też używać raczej nie będziemy. No i co? Spróbujemy dzisiaj coś złożyć z klocków Lego oryginalnego, nowego, innego. Zobaczymy. No, teoretycznie przydałoby się najpierw mieć jakiś pomysł, jakąś wizję stworzenia czegoś, więc róbmy jakiś, może, nie wiem, statek kosmiczny, albo i nie statek kosmiczny, może jakiś ścigacz, czy jakiś, no coś, nie wiem, latającego, bo kółka są dziadowe, więc nic jeżdżącego nie ma. O, jeszcze była seria Lego Racer, coś takiego, takie samochodziki w takich pudełkach z takim wieczkiem jak połówka opony.
Też fajne, fajnie się nimi człowiek bawił za dzieciaka. No a teraz już nie jest dzieciaki i musi bawić się w co innego. Na przykład naprawianie co chwilę motoroweru albo motocykla. Oczywiście kolorystycznie nie zwracajmy na to aż tak uwagi, bo bez przesady. I tak to się kupy nie będzie trzymać. Tutaj zrobimy takie coś. Najgorsze jest to, że jak człowiek ma za mało części, to musi kombinować, jak uzyskać najlepszy efekt. I właśnie się człowiek zastanawia, jak to wszystko skomponować, żeby miało jakiś sens. O, takie coś. I z drugiej strony to samo. Początek jest łatwy tak naprawdę, bo ma się dostęp do dużej ilości klocków, mimo że i tak ograniczonej. Później się dopiero zaczyna zabawa, jak już się te klocki zaczną kończyć. Bo trzeba kombinować, na przykład coś wypiąć, coś przełożyć, coś naprawić. No, tutaj można też kierować się tym, bo tu jest z boku napisane czego ile jest, więc już no, zużyłem te, więc z tej strony już tu nic nie będzie, chyba że wykombinuję coś innego. A na przykład coś takiego. I tu zawalnijmy wiatraczki, nie wiem po co. Jakbym miał jeszcze z takich z 5 zestawów tych klocków, to dopiero bym mógł zaszaleć. W ten oto sposób, robiąc boczne skrzydła, już wyciućkałem się z prawie wszystkich klocków. Takie coś. Możemy to przypiąć. Tu nie damy tego, bo się nie będzie zgadzać. Dajmy tak. Dajmy tak. Tak. O, zróbmy tak. Ale pies jakiś ujada. Po tonie głosu się wydaje, że to chyba jakiś mały kurdupel typu chihuahua czy york. Ciekawe, czy to w ogóle słyszycie tego psa. Ja do psów nic nie mam. Ja mam tylko do właścicieli psów, którzy... No wiadomo, że są normalni właściciele psów, ale są też tacy, no, niezbyt normalni. I takich oczywiście nie lubię. 3, 2, 3, 4.
To nie. Zróbmy jeszcze tak. Trochę będzie taki galimatias tutaj. Nie wiem, co znaczy galimatias. O! W sumie wyszło, że to jest tył, a myślałem, że zrobię z tego przód. Może i będzie z tego tył. Zobaczymy. Ciekawe, swoją drogą. Nie, to i tak nie zadziała. No właśnie, i tu się właśnie zaczyna zabawa, bo już się zaczynają kończyć klocki. Tak. Opa. Może jeszcze nie. O, jeszcze lepiej mam pomysł. Może tak. Albo jeszcze lepiej. Może tak. Może jednak nie. No tu zużyłem dwa. No tak, to tu jest jeden. Tu jest jeden. No właśnie, już wyciućkałem się z klocków. Więc teraz tak, teraz może jeszcze tak. O. Albo jeszcze inaczej. Tak. I tak. Tu damy to. Tu damy to. Teraz damy to. I to. O, dobry pomysł. Damy to tak. To damy tak. To damy tak. Czy coś tu jeszcze można by było wkomponować? Teoretycznie, jakbym to tu przypiął, to mogę tu przypiąć. Tu dać, o, dajmy to. Żeby wykorzystać te ostatnie klocki, to mogę dać tu, nie wiem po co, ale. O, weszło. Chodź tu. Słuchaj, kółeczka mogę dać dla picu, żebym miał na czym lądować i na czym stawać. O, teraz sobie ładnie stoi, prawie. Tu mamy trójkę, a widzisz, no to wezmę se tak, to przyczepię tak, dzięki temu to mam tak. Nie wiem, co to niby miało mi dać. Nie wiem, czy w ogóle to stosować. Ja jakbym wypiął to, czy to tutaj się zapnie? O, trzymać. A w drugą stronę? No, w drugą nie. Mógłbym to wyjąć. No i patrząc obo na tyle, bo nie wiem, czy no, nie dałoby się raczej już za bardzo tu nic skomponować, żeby nie psuć jakieś tam bryły. Jak widzicie, w miarę szybko poszło, o dziwo. Nie spodziewałem się, że tak łatwo pójdzie coś wymyśleć, czyli jeszcze aż tak upośledzonej wyobraźni nie mam. Także myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Do zobaczenia i cześć. Idę dalej się hartować i chodzić po klockach. Cześć.